Dobry wieczór, czy pan Tomasz po... Być może będę pierwszym więźniem politycznym 4 RP. Jest pan Krzysztof? Nie, nie ma. Dla niego pieniądze były najważniejszą rzeczą. PiS mocno finansował powstałem PiS. Kim jest b***i, o co chodzi tak naprawdę, no? Oj. Od tej sprawy się trzymać jakby dalej, tak? Darłowo, 14-tysięczne miasteczko na wybrzeżu, niedaleko Koszalina. To właśnie tu postanowiliśmy szukać źródeł jednego z najgłośniejszych obecnie śledztw, jakie prowadzi prokuratura Zbigniewa Ziobry. W związku z tą sprawą śledczy chcą postawić zarzuty jednemu z najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej, sekretarzowi generalnemu tej partii Stanisławowi Gawłowskiemu. W PiS-ie było zapotrzebowanie polityczne na to, żeby uderzyć kogoś wysoko w Platformie. Cofnijmy się o 2 miesiące. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia do mieszkań należących do Gawłowskiego wchodzą funkcjonariusze CBA wraz z prokuratorami. Szukają dowodów na przyjęcie przez polityka łapówek. Prokuratura przesyła do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Okazuje się, że jednym ze znających przeciwko Gawłowskiemu ludzi jest Krzysztof B., lokalny biznesmen z Darłowa. B. stwierdził przed prokuratorem, że wręczył Gawłowskiemu, ówczesnemu wiceministrowi środowiska, około 200 tysięcy złotych w gotówce. Biznesmen brał udział w przetargach na prace melioracyjne w zachodniopomorskim. Łapówka miała mu zapewnić przychylność Gawłowskiego, jako że ten był również szefem Platformy na Pomorzu Zachodnim. B. zeznał, że dał politykowi pieniądze w sierpniu 2011 roku w Koszalinie. Stanisław Gawłowski zapewnia, że był wtedy w Chorwacji. Przepraszam, ja nie mam zdolności bilokacji. Znaczy, byłem w Chorwacji, mam bilingi telefoniczne, nie było mnie w Polsce, więc nie ma takiej możliwości, żebym w tym czasie mógł mi wręczyć łapówkę. Kim dokładnie jest Krzysztof B? Odpowiedzi szukamy na wybrzeżu. Biznesmen mieszka w niewielkiej wsi kilka kilometrów od Darłowa. Jest pan Krzysztof B? Nie ma. Nie ma go? A będzie? Nie wiem, kiedy będzie. A nie mieszka tu? No mieszka, ale on ma roboty. My do pana Krzysztofa b***. Ale Krzysztofa b***. My jesteśmy dziennikarzami. No to nie ma Krzysztofa. Udaje nam się jednak skontaktować z B telefonicznie. Proszę pana, ja nie mam o czym rozmawiać z dziennikarzami. O sprawie Stanisława Gawłowskiego. No przepraszam bardzo, proszę pana, miłego dnia życzę, miłego wieczoru. W tej historii bardzo ważny jest wątek wielkiej afery korupcyjnej w województwie zachodniopomorskim. Jak już mówiliśmy, firma Krzysztofa B. prowadziła prace melioracyjne w tym rejonie. W 2014 roku on i szereg innych osób usłyszało korupcyjne zarzuty. B. przyznał się, że wręczył łapówkę Tomaszowi P., szefowi szczecińskiego zarządu melioracji, który decydował o tym, kto wygra przetarg. Dzięki łapówce biznesmen z Darłowa wygrał m.in. postępowanie na budowę wrót sztormowych na jeziorze Jamno. Sam Tomasz P. przez prokuratorów został uznany za szefa zorganizowanej grupy przestępczej. Czeka na proces. Chcemy z nim porozmawiać. Dobry wieczór, czy pan Tomasz p***? Proszę pana, niech pan spierd***. Rozumie pan? Jeśli pan przyjedzie zaraz, to dzwoni po policji. Do widzenia panu. Nie. Ma pan czas na chwilę porozmawiać? Do widzenia panu. Na pewno? Do widzenia. I to jak biegiem pan. Dobrze, do widzenia. Jak biegiem. Krzysztof B. o tym, że rzekomo wręczył Stanisławowi Gawłowskiemu łapówkę, przypomniał sobie 2 lata po tym, gdy sam usłyszał korupcyjne zarzuty. Dlaczego Krzysztof B. pana obciąży? Szuka sam dla siebie obrony. Krzysztof B. dzięki tym zeznaniom uzyskał status tak zwanego małego świadka koronnego, dzięki czemu ma szansę uzyskać nadzwyczajne złagodzenie kary. Gawłowski przez wiele lat był związany z Darłowem. Był tam nawet zastępcą burmistrza. Z Krzysztofem B. znają się od dawna. Co więcej, syn Gawłowskiego prowadził z nim wspólny biznes. Mężczyzna pierwszy raz publicznie opowiada o swojej znajomości z człowiekiem, który dziś obciąża jego ojca. Uważam, że jedynym powodem, dla którego do którego potrzebował mnie Krzysztof był kontakt z moim ojcem. Michał Listowski twierdzi, że biznesmen w czasie, gdy wspólnie inwestowali w nieruchomości nad morzem, starał się kontaktować ze Stanisławem Gawłowskim praktycznie co tydzień, co potwierdza sam polityk.
to powoływanie się, próba przebywania blisko właśnie, choćby zapraszanie do, na to, przyjedź się na weekend, czy w sobotę, czy w niedzielę do mnie na plażę, albo przy okazji różnych imprez charytatywnych, gdy zdarzało mi się wystawić coś na licytację, czy to obraz, czy to cokolwiek innego, to zawsze on wygrywał tą licytację. Pieniądze szły na zbożny cel, zazwyczaj na hospicjum w Darłowie, ale bardzo się starał pokazywać, że ma bardzo dobre relacje ze mną. W Darłowie dobre kontakty Krzysztofa B z politykami PO nie są tajemnicą, ale to tylko jedna strona jego działalności. W 2002 roku startował do samorządu darłowskiego z ramienia samoobrony. 4 lata później już jako polityk Prawa i Sprawiedliwości. Członkiem PiS był do 2014 roku. Oto dowód, wpłata na fundusz wyborczy Prawa i Sprawiedliwości właśnie z tego roku. A to zdjęcie z wizyty Antoniego Macierewicza w Darłowie. Wita go Krzysztof B. PiS mocno finansował pod stołem PiS. Mówią niektórzy, że był takim, można powiedzieć, kasjerem czy księgowym obecnego europosła Hoca. I to mówię, to się o tym powszechnie mówiło. Niemcy finansował, pomagał sami w kampanii wyborczym, plakaty rozwieszał. To zostało wyrzucone wtedy, jak były podejrzenia. On został chyba uchwałem, wiem, że z 2014 roku, wyrzucono od razu z PiS-u. Cały czas uważałem, że tak naprawdę podstawą jego myślenia to jest nastawienie na zarabianie pieniędzy. Dla niego pieniądze były najważniejszą rzeczą. Czyli chce pan powiedzieć, że to, że był blisko polityków z różnych ugrupowań. Miało mu pomagać w prowadzeniu działalności gospodarczej, do niczego więcej nie było mu to potrzebne. Co ciekawe, Krzysztof B. już kilka miesięcy temu miał ostrzegać ludzi przed kontaktami ze Stanisławem Gawłowskim, o czym mówi nam jeden z uczestników rozmowy z B. z sierpnia 2017 roku. Powiedział, że on trafi jeszcze na kilka miesięcy do aresztu i zostanie z niego już po wyroku tak jakby wypuszczony, a problemy będzie miał Gawłowski. I co, ostrzegał pana przed kontaktem z Gawłowskim? Tak. No wyraźnie powiedział, żebym po prostu się nie pokazywał w towarzystwie Gawłowskiego, nie kontaktował się z nim, unikał z nim maksymalnego kontaktu, bo mogę mieć z tego tytułu tylko problem. Przypomnijmy, CBA do mieszkań Stanisława Gawłowskiego wchodzi w grudniu 2017 roku. To ziściło się tak, jakby mówię, o Jezu, no to jest wszystko to, co mówił, bo się dzieje, tak? To taki scenariusz się układa w tą całość, tak? Tak można to, tak u mnie w głowie się to układało, że to, co on mówił, to się dzieje. W tym tygodniu posłowie zdecydują, czy Sejm wyda zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sekretarza generalnego PO. Polityk sam zrzekł się immunitetu. Jak rządzi PiS, to oni są w stanie zrobić wszystko, również aresztować. Być może będę pierwszym więźniem politycznym 4 RP, być może. Nie chcę tego, żeby była sprawa jasna. Ja się nie nadaję jakoś szczególnie na bohatera. Nie planuję takiej własnej roli dla siebie. Natomiast muszę się tego spodziewać. Prokuratura odmówiła wypowiedzi w tej sprawie. Kamil Dziubka, Onet.